17 września 1939 roku około godziny 4 nad ranem Związek Radziecki zbrojnie zaatakował Polskę. Takie było następstwo tajnego porozumienia w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, przewidującego wspólne zajęcie terytorium Rzeczpospolitej. Rozpoczął się terror, aresztowania, zbrodnie wojenne, w tym zbrodnia katyńska. Ruszyły też, który to już raz, masowe zsyłki, które objęły setki tysięcy Polaków. Dziś, w 85. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, pod pomnikiem ofiar stalinizmu odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, na które zapraszali prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, przewodnicząca Rady Miejskiej w Tarnowie Małgorzata Mękal oraz Związek Sybiraków Oddział w Tarnowie. Na uroczystości rozpoczęte mszą świętą w Bazylice Katedralnej bardzo licznie przybyła młodzież. Były poczty sztandarowe, organizacje kombatanckie i patriotyczne, samorządowcy. Władze miejskie reprezentowała wiceprezydent Agnieszka Kawa. To dzień, w którym przypominamy o bólu, cierpieniu, nadziei tych, którzy z daleka od ojczyzny musieli walczyć o przetrwanie i swoją tożsamość. Trudno jest sobie wyobrazić, że w trzech falach wywózek zesłano w głąb Związku Sowieckiego blisko 500 000 osób. To tak jakby 5 miast wielkości Tarnowa zostało przesiedlonych i skazanych na zagładę. Właściwie do dziś historycy sprzeczają się i doszukują się prawdy ilości ofiar. Padają nawet ilości o 1 800 000. Obecni byli też przedstawiciele różnych opcji politycznych. Ze strony Koalicji Obywatelskiej poseł Urszula Augustyn, ze strony Prawa i Sprawiedliwości poseł Anna Pieczarka. Wiązankę złożył też reprezentant Konfederacji Korony Polskiej. Dzień Sybiraka ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku.